Wiadomości lokalne, witam Państwa. Okręgowy Inspektorat Pracy i Komenda Wojewódzka Policji postanowiły uczyć najmłodsze dzieci rolników bezpiecznych zachowań, organizując program edukacyjno-profilaktyczny pod nazwą Bezpieczne Dziecko na Wsi. Program ten będzie realizowany w powiecie kłobuckim, a w przyszłym roku obejmie już cały nasz region. W czwartek w godzinach popołudniowych jeden z mieszkańców Częstochowy podczas spaceru w lesie znalazł pocisk i natychmiast powiadomił o tym policję. Pocisk ma około 50 cm i w piątek będzie rozbrajany przez saperów. Do tego czasu pilnują go stróże prawa. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk poparł petycję mieszkańców i zwrócił się do Jerzego Juskowiaka, prezesa Poczty Polskiej, o utrzymanie urzędu pocztowego przy ulicy Witosa w Częstochowie. Prezydent twierdzi, że decyzja o likwidacji urzędu pocztowego w dzielnicy Północ spowoduje poważne utrudnienia dla mieszkańców oraz przedsiębiorców działających w tym regionie. Szczególne utrudnienia pojawią się dla osób niepełnosprawnych i starszych, które będą musiały kierować się do innych oddziałów poczty. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, zaniepokojony wysokością środków Funduszu Pracy na dofinansowanie praktycznej nauki zawodu, napisał list do minister pracy i profilaktyki społecznej, w którym zwracał uwagę na to, że przyjęte przez rząd rozwiązania spowodują powstanie deficytów w zawodach rzemieślniczych na lokalnym rynku pracy, na którym wciąż brakuje wykwalifikowanych fachowców. Prezydent uważa, że należy zwiększyć środki na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia. Zastępca prezydenta Częstochowy, Przemysław Koperski, spotkał się ze związkowcami i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Przekazał im wyniki wstępnego raportu z trwającej kontroli kadrowo-płacowej, z którego wynika, że nie ma możliwości zwiększenia zasadniczych wynagrodzeń dla pracowników. Prezydent zaproponował, by pozostałe środki w kwocie 290 tysięcy złotych wypłacić w formie jednorazowych dodatków specjalnych. O podziale tej sumy mają zadecydować członkowie wszystkich związków zawodowych działających na terenie MOPS-u. W spotkaniu wzięła udział Lidia Zeller, pełniąca od czwartku obowiązki dyrektora, po odwołaniu z tego stanowiska Elżbiety Różyckiej. Od 4 kwietnia do 20 maja zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu częstochowskiego. Przygotowania do niej trwają od końca ubiegłego roku. W grudniu i styczniu prowadzono negocjacje z dyrektorami szpitali i przychodni lekarskich o oddelegowanie lekarzy do pracy w komisjach lekarskich przy orzekaniu kategorii zdrowia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Ostatecznie umowę podpisano z naszą przychodnią w Częstochowie. Od 1 kwietnia zostaną zmienione rozkłady jazdy na linii tramwajowej. Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę regularności i częstotliwości kursowania w dni robocze, zwiększenie częstotliwości kursowania w soboty, niedziele i święta, a w porach o zmniejszonej frekwencji pasażerskiej wybrane kursy realizowane będą tramwajami jednowagonowymi. Częstochowską zajezdnię tramwajową czeka przemiana. Musi się ona przygotować na przybycie nowoczesnych składów. Zbudowana zostanie więc nowa hala dratokarki podtorowej, dzięki której nowe i stare tramwaje pojadą ciszej. 7 30-metrowych tramwajów oraz urządzenia do ich obsługi kosztują 50 milionów złotych. MPK zapłaci 15% tej kwoty, resztę finansuje Unia Europejska. Do końca czerwca mają być odremontowane ulice uszkodzone w wyniku zeszłorocznej powodzi. Remontów nie udało się zrobić w ubiegłym roku, ponieważ zbyt późno przyznano Częstochowi dotację rządową. Istniało nawet niebezpieczeństwo, że to finansowanie w ogóle przepadnie, jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Częstochowi na ten rok 2,5 miliona złotych. Niestety za mało i dlatego nie starczy na wszystkie naprawy. Straty oszacowano na około 4 miliony złotych. Został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym ma inwestować IKEA. Stary plan był przeznaczony pod usługi i przemysł, a nie handel i dlatego trzeba było dokonać zmiany. Wedle podpisanej z magistratem umowy, inwestor ma zbudować nie tylko drogi związane z bezpośrednią obsługą centrum handlowego, ale także dołożyć się do połączenia dzielnicy Północ z projektowanym węzłem na przecięciu DK1 z ulicą Makuszyńskiego. Deklaracje dotyczą przekazania na budowę nowej ulicy 18,5 miliona złotych. Po uchwaleniu planu ruch należy do inwestora. Kiedy zacznie? Nie wiadomo. Została zniszczona figurka z fontanny Dziewczynka z gołębiami, która zdobi pasaż w 3 Alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie. Funkcjonariusze z 1 Komisariatu Policji zabezpieczyli zepsutą figurkę. Z monitoringu Straży Miejskiej wynika, że tego dnia przy fontannie bawiła się grupa dzieci. Strażnicy podejrzewają,
że jeden z nich stanął na figurce. W czwartek Miejski Wydział Ochrony Środowiska skontaktuje się z policją, zabierze zniszczony element fontanny i zleci jego naprawę. W piątek w czwartym Liceum Ogólnokształcącym imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie rozpoczynają się trzydniowe 24. Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz Wiosna 2011. Na targach można zapoznać się z ofertą materiałów budowlanych, nowoczesnych technik i technologii, stolarki budowlanej, instalacji budowlanych, artykułów wyposażenia wnętrz i dekoracji, architektury i wyposażenia ogrodów, a także usług projektowania domu i wnętrz wraz z ofertami finansowymi. Organizatorem targów jest firma Awans przy współudziale Urzędu Miasta Częstochowy oraz Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Ekspozycje czynne będą od piątku do niedzieli w godzinach od 10 do 18 w budynku liceum. W sobotę o godzinie 20.30 setki milionów osób, firm i urzędów na całym świecie zgaszą wszystkie światła podczas akcji zainicjowanej przez organizację ekologiczną WWF. Światła zgasną także w Częstochowie. Godzina dla Ziemi promuje w społeczeństwie zachowanie energooszczędne, symbolicznie wyłączając na godzinę światło. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.